Wiercia, Łukasza Konarskiego, jest nam niezmiernie miło powitać zaproszonych gości. Pana wicewojewodę Roberta Magdziarza. Przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, panią Anetę Nasternak i Martę Czarniak. Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, panią Katarzynę Stachowicz. Przedstawicieli partnera Starostwa Powiatowego w Zawierciu, a także Rady Powiatu Zawiercieńskiego. Pana Marka Gabzdyla, doradcę miast ze Związku Miast Polskich. Prezesa CMC Poland, pana Jerzego Kozicza. Panią Kingę Banasiak, zastępcę dyrektora personalnego w CMC Poland. Pana Jana Witkowskiego, wiceprezesa Katowickiej Izby Rzemieślniczej w Katowicach, starszego cechu w Zawierciu. Witamy serdecznie także dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu zawiercieńskiego. Przedsiębiorców działających na terenie gminy Zawiercie oraz wszystkich zaproszonych gości. Zapraszamy na scenę pana prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego. Dzień dobry państwu. Niezmiernie mi miło, że możemy się tutaj spotkać przy realizacji tak dużego projektu. To jest jeden z największych projektów realizowanych w naszym mieście przez ostatnie lata. Dzięki donatorom, czyli Norwegom przede wszystkim. I udaje nam się zrealizować wiele fajnych rzeczy. Przede wszystkim rozwijać strefę gospodarczą, do której budujemy nową drogę, ale też wspieranie edukacji w szkołach średnich. I na tym też nam szczególnie w mieście zależy. Na młodzieży, dla której tak naprawdę to wszystko, co działamy w urzędzie, dla której to robimy. I myślimy o waszej tak naprawdę przyszłości. Więc ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym projekcie, bo nie jest to prosty projekt. Stwarza nam wiele problemów technicznych, nazwijmy to tak. Zresztą dzisiaj też będę musiał jechać do ministerstwa, rozmawiać w naszych sprawach. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja dużo wniesie nowych informacji dla państwa. No i mam nadzieję, że nie będzie nudno i dobrze się przy tym będziecie bawić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panie prezydencie. O zabranie głosu prosimy pana wicewojewodę Roberta Magdziarza. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z wami być na tak ważnej dla regionu i dla miasta Zawiercie konferencji. Myślę, że pozyskiwanie środków z różnych źródeł, nie tylko samorządowych, rządowych, jest jednym z zadań każdego dobrego samorządu. I tutaj podziękowania dla pana prezydenta za realizację tych zadań inwestycyjnych, które pomogą mieszkańcom miasta Zawiercie, jak i również jako stolica powiatu, mieszkańcom z innych gmin, które przyjeżdżają do stolicy powiatu, aby można było korzystać z nowej infrastruktury, korzystać również z nowych obiektów, nie tylko kulturalnych, ale również sportowych i użyteczności publicznej. Myślę, że nie chcę wyprzedzać pewnych wątków, o których będą mówili prelegenci. Życzę udanej konferencji. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za zabranie głosu. Na scenę prosimy panią Katarzynę Stachowicz, radną Sejmiku Województwa Śląskiego.
Szanowny panie prezydencie, panie wojewoda, wojewodo, droga młodzieży. Wchodząc tutaj na tą scenę, bardzo spodobało mi się ten napis. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji europejskiej. Cóż dodać, ja od 4 lat pracując tutaj w Zawierciu i reprezentując przedsiębiorstwo wodociągowe, widzę, jak to miasto się zmienia, jak wiele pozyskuje samorząd Zawiercia na rzecz właśnie poprawy dla mieszkania, dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla mieszkańców miasta Zawiercie. Ja przede wszystkim, panie prezydencie, gratuluję tych inicjatyw pozyskiwania środków norweskich, sięgania do funduszy, które pomogą społeczeństwu miasta Zawiercie po prostu lepiej funkcjonować. Bardzo się cieszę, że dzisiaj na sali jest tyle młodych ludzi, bo to dla was miasto się zmienia. To dlatego, żebyście tutaj zostali, żebyście się tutaj edukowali i żebyście tutaj po prostu żyli. Dlatego serdecznie jeszcze raz gratuluję i dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy. Teraz poprosimy na scenę pana Marka Gabzdyla, doradcę miast ze Związku Miast Polskich. Dziękuję bardzo. Panie wojewodo, panie prezydencie, a przede wszystkim tutaj zgromadzeni, w imieniu mojego pana dyrektora Andrzeja Porackiego, zastępcy Tomasza Podkańskiego i swoim, jako doradcy Związku Miast Polskich, mamy zaszczyt pracować z wami w projekcie norweskim, bo jest to dla nas wszystkich zaszczyt. Fundusze norweskie to niełatwe fundusze, bo one nie uczą tylko inwestycji. One uczą przede wszystkim tego kapitału ludzkiego. I to, co się dzieje u was, to, co realizujecie, to nie zawsze to musi być inwestycja. Oczywiście ona jest i to jest ważna inwestycja, ale większość tych środków finansowych przeznaczona jest na to, abyśmy poznawali i wdrażali ze społeczeństwem wiele ciekawych inicjatyw. I te inicjatywy tutaj się dzieją. Ja obserwuję to od pewnego czasu, mam zaszczyt być opiekunem Zawiercia i to widzę, jak tutaj się zmienia i jak tutaj stawia się na młodych ludzi. Ja się bardzo cieszę, że ta sala dzisiaj tak wypełniona jest licznie młodymi ludźmi, bo tak jak moja przedmówczyni powiedziała, Zawiercie na was będzie stało. Nie będzie Zawiercia, jak was nie będzie. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żebyście tutaj zostali. I to, czego się nauczymy w szkole średniej, z udziałem również Norwegów i ich doświadczeń, ale i również co przekażemy Norwegom, bo my wcale nie jesteśmy ułamkami w tej sprawach. To pokazały już poprzednie konferencje. To naprawdę jest wartość dodana i dla nich, i dla nas. I życzę, aby realizacja tego projektu, on jeszcze potrwa do końca kwietnia przyszłego roku, ale nie zakończyła się 30 kwietnia, żeby trwała jak najdłużej. Żebyśmy wreszcie zrozumieli, że pieniądze na inwestycje są potrzebne, ale najważniejsze to inwestycje w serca tych, którzy tutaj mieszkają. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy gościom za zabranie głosu. Szanowni Państwo, w programie dzisiejszego wydarzenia znalazł się m.in. wykład ekspertów, a wśród nich pani Marta Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wielkie brawa. Doktor Janusz Nowak, Uniwersytet Opolski. Rafał Kunaszyk, prezes Eurokreatora. A także pani Anna Tutaj, prezes Fundacji Nie Inni. Po prezentacjach wymienionych gości odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i osób realizujących projekt w gminie Zawiercie. A wśród nich znaleźli się pani Kinga Banasiak, zastępca dyrektora personalnego CMC Poland Spółka z o.o.,
Pan Piotr Niepiekło, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Pani Agata Jarza Korpyś, sekretarz miasta Zawiercie. Oraz pani Monika Chojnacka, streetworkerka, pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu. Drodzy Państwo, w tym miejscu warto wspomnieć, że główne cele Planu Rozwoju Lokalnego to m.in. pobudzanie aktywności społecznej, wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności na tle innych miast, poprawa dostępności do mieszkalnictwa i zatrzymanie młodych mieszkańców, a także efektywna współpraca i komunikacja w ramach całej jednostki samorządu terytorialnego. Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 pozwala wypracować wiele skutecznych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zawiercie rozwija się pod względem inwestycyjnym i społecznym. Korzyścią jest przede wszystkim wzrost jakości życia mieszkańców gminy. Wieloosobowe zespoły projektowe są zaangażowane w poprawę komfortu życia dla różnych grup społecznych. Projekt pomaga zarówno tym, którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej, jak i młodzieży, która potrzebuje wsparcia i ukierunkowania. Dzięki funduszom norweskim powstały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Korzyści zyskali także pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych, a także wiedzy merytorycznej, co przekłada się na efektywniejszą obsługę mieszkańców. Ponadto projekt daje szansę młodym ludziom i ułatwia postawienie pierwszych kroków na ścieżce prowadzącej do sukcesów zawodowych. Współpraca z Norwegią umożliwia wymianę dobrych praktyk, informacji i doświadczeń w obszarze organizacji współpracy pomiędzy instytucjami, szkołami oraz pracodawcami, przede wszystkim w zakresie dualnego szkolnictwa zawodowego. Projekt pozwala na poznanie pionierskich rozwiązań zastosowanych w Norwegii w zakresie szkolnictwa zawodowego, umożliwiającego znalezienie zatrudnienia zaraz po szkole średniej czy innowacyjnych technologii w fabrykach i przedsiębiorstwach. Czynnik ludzki jest bardzo ważnym komponentem projektu. Zespoły zaangażowane pracują dla mieszkańców i dla poprawy komfortu ich życia. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom praktycznym projekt przynosi rezultaty w postaci efektywnej współpracy bilateralnej z krajem partnerskim, skutecznego systemu wsparcia mieszkańców poprzez streetworking, korzyści inwestycyjnych związanych z przebudową, remontem i rozbudową ulicy Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną, a także utworzenia lokalnego centrum kariery dla uczniów i absolwentów, które pozwoli na aktywizację zawodową młodych mieszkańców miasta, wzmocnienia kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego poprzez cykl szkoleń podnoszących wiedzę merytoryczną i umiejętności miękkie, udogodnień dla osób o ograniczonej komunikatywności dzięki zamontowaniu urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna w punktach obsługi klienta JST. W ramach prezentacji dobrych praktyk projektu powstała publikacja, którą można pobrać ze strony zawiercie.eu. Szanowni Państwo, teraz chcielibyśmy zaprezentować Państwu krótki film dotyczący rozwoju Zawiercia, który swoją premierę miał podczas konferencji inaugurującej projekt. A teraz jeszcze przed Państwem kontynuacja skrótu publikacji dotyczących dobrych praktyk projektu.
Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do drugiej części naszej konferencji, w której zostaną Państwu zaprezentowane wykłady naszych ekspertów. Zapraszamy na scenę panią Martę Koch-Kozioł, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pani Marta zaprezentuje wykład na temat dualnego szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu pana Tomasza Madeja, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, a także w imieniu swoim jako kierownika Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i reprezentująca pion zawodowy, zostaliśmy tutaj na Państwa dzisiejsze wydarzenie zaproszeni. Jest mi też niezmiernie miło słuchać tego, co Państwo robicie w projekcie, bo nie ukrywam, że kształcenie zawodowe, w tym także dualne kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe, to są naczynia połączone. I jedno nie istnieje bez drugiego i jeżeli ktokolwiek prowadzi jakikolwiek proces doradczy i pracuje z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, z nauczycielami, z radami pedagogicznymi, no to zdaję sobie sprawę, że za chwilę właśnie wy, młodzi ludzie, którzy tutaj siedzicie na sali, lada chwila wejdziecie na rynek pracy, i lada chwila my zejdziemy ze sceny, z rynku pracy, a wy będziecie tworzyć, mam nadzieję, że rozwój i mam nadzieję, że postęp. I temu też służy ten projekt, o którym właśnie przed chwilą tutaj też mogłam się nieco więcej dowiedzieć. Jest mi niezmiernie miło, dzisiaj jestem w zastępstwie za pana dyrektora Tomasza Madeja i mam ogromną przyjemność przybliżyć aspekty prawne dotyczące dualnego kształcenia zawodowego, czyli połączenia teorii z praktyką. A nie ma nic piękniejszego, kiedy młody człowiek wchodząc na rynek pracy bądź na rynek edukacyjny, kiedy dokonuje świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej, w tym miejmy nadzieję, że również bierze pod uwagę szkolnictwo branżowe, czyli branżową szkołę pierwszego stopnia czy technikum, że jego wybór jest świadomy, a świadomość oznacza, że jest duża szansa na to, że na rynku pracy się odnajdzie i że ta praca, którą będzie wykonywać, będzie dla niego przede wszystkim satysfakcjonująca. Mam nadzieję, że dzisiaj te wszystkie przepisy prawne dla młodszych odbiorców na naszej sali nie będą nudne, a dla Państwa mam nadzieję, że to będzie takie tylko krótkie przypomnienie tego, co się zadziało w dualnym kształceniu zawodowym i to, co się zadzieje, bo w perspektywie finansowej mamy wiele projektów, które są dedykowane kształceniu zawodowemu i doradztwu zawodowemu i to się dzieje, tak? Między innymi przez wprowadzenie branżowych centrów umiejętności i pewnie o tym można byłoby jeszcze dużo mówić.
Wracając do prezentacji, wracając do tego, z czym dzisiaj do Państwa przyjechałam, no, dualne kształcenie zawodowe to, tak jak powiedziałam, jest to połączenie teorii z praktyką. Państwo widzicie na slajdzie podstawy prawne. Ja oczywiście nie będę zagłębiać się szczegółowo w każde rozporządzenie, bo jak widzicie, jest tego wiele. Natomiast, no właśnie, rozporządzenie z 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu to też był duży krok do przodu, aby wprowadzić przede wszystkim pracodawców do szkół. Nomen nomen, dzisiaj właśnie trwa wielka konferencja w ORE, współpraca szkół branżowych z pracodawcami, czyli każdy widzi potrzebę łączenia pracy, rynku pracy z rynkiem edukacyjnym i temu też właśnie służy praktyczna nauka zawodu. Jest. Formy kształcenia dualnego. Oczywiście no, mamy umowę o pracę, która no, jest zawierana w celu przygotowania zawodowego i ona jest zawierana pomiędzy młodocianym a pracodawcą. Tak? To jest jedna strona medalu. Natomiast mamy również umowę o praktyczną naukę zawodu, która również zawierana jest pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą, który przyjmuje ucznia na praktyczną naukę zawodu. Więc można powiedzieć, że no, jak sama nazwa wskazuje, dualność, mamy dwie możliwości. Oczywiście umowę o pracę w celu przygotowania młodocianego do podjęcia pracy, to jest artykuł 195, paragraf 1 kodeksu pracy. No i tak jak tutaj Państwo widzicie też na wykresie, w tym właśnie artykule 195, w szczególności paragraf 1, zostały zawarte najważniejsze informacje, zarówno dla dyrektora szkoły, zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego młodocianego, w tym oczywiście dla rodziców, a więc opiekunów też prawnych. Mamy rodzaj przygotowania zawodowego, tak? Czy jest to nauka do zawodu, czy jest to przyuczenie do wykonywania określonej pracy, ale mamy też określone wysokość wynagrodzenia, sposób dokształcenia teoretycznego, czy w ogóle czas trwania przygotowania praktycznego. Idąc dalej. Tak jak powiedziałam, wprowadzono w 2017 roku rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące praktycznej nauki zawodu i znów nie zagłębiając się w szczegóły, zmiany tak naprawdę dotyczyły nomenklatury, tak? To znaczy, że nie mamy już oczywiście zasadniczych szkół zawodowych, mamy branżową szkołę pierwszego stopnia i nie ukrywam, że jako czynny doradca zawodowy największym dla mnie wyzwaniem w mojej pracy codziennej jest zmiana myślenia rodziców o szkolnictwie branżowym. To znaczy branżowa szkoła pierwszego stopnia wciąż utożsamiana jest zasadniczą szkołą zawodową i w tym momencie przyklejamy wszelkie etykiety i stygmaty, które dotyczyły jeszcze zasadniczych szkół zawodowych przed wprowadzeniem tutaj zmian w ogóle w kształceniu zawodowym. I to jest największe wyzwanie i temu też miały służyć zmiana nomenklatury, aby trochę odczarować szkolnictwo branżowe i aby dualne kształcenie zawodowe było bliższe przede wszystkim młodemu człowiekowi, ale też i rodzicom, którzy mają niebagatelny wpływ na podjęcie decyzji edukacyjno-zawodowej. Nomenklatura, czyli zasadnicza szkoła zawodowa, została usunięta, wprowadzono branżową szkołę pierwszego stopnia. No, co do zasady, nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, to nie uległo zmianie. No i oczywiście, jeżeli młodociany nie dokształca się w tutaj branżowej szkole pierwszego stopnia, może być ona zawarta w innym terminie. Idąc dalej, mam nadzieję, że slajder działa. I teraz tak, tutaj może nie jest to do końca widoczne na slajdzie, na dużym naszym ekranie. Natomiast najważniejsze informacje, to znaczy oczywiście o zawarciu umowy pracodawca musi powiadomić wójta, tak? Musi powiadomić wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, oczywiście właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy, który jest będący rzemieślnikiem, no tutaj oczywiście musimy również powiadomić właściwą izbę rzemieślniczą, tak? I to jest jakby rzecz, no tutaj absolutnie, bezwzględnie, obligatoryjnie wymagana przepisami prawa. Mamy zawody, w których odbywa się nauka zawodu, określają to przepisy dotyczące oczywiście klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu u pracodawcy,
który jest jednocześnie rzemieślnikiem, może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nie ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. I to jest niezwykle ważne, bo często też spotykam się z informacjami, które są przekazywane nie tylko przez doradców zawodowych, ale nawet przez nauczycieli kształcenia zawodowego, że to muszą być zawody tylko te, które są ujęte w klasyfikacji. No nie, również jest inna opcja, o której przed chwilą powiedziałam. No i zatrudnienie młodocianego odbywającego naukowo zawodu jest oczywiście dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu. I też nie ukrywam, że Ośrodek Rozwoju Edukacji i nasz pion zawodowy, no to jest właśnie jednostka, która jest odpowiedzialna za opracowywanie programów nauczania. I tutaj wszelkie również opracowania kwalifikacji rynkowej również leżą po naszej stronie, a robimy to zawsze po konsultacjach i we współpracy z ekspertami, praktykami, tak? Czyli osobami, które bezpośrednio reprezentują dane izby bądź reprezentują daną branżę. No i mamy też kolejny etap, że pracodawca oczywiście realizuje program nauczania, który jest oczywiście dopuszczony do użytku, no tutaj w szkole uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach, o czym przed chwilą powiedziałam. Ważne, żeby pracodawca musi zapewnić, aby osoby szkolące młodocianych oczywiście posiadały odpowiednie kwalifikacje. Tak, to jest niezbędne i to jest jakby rzecz również obligatoryjna. Oczywiście w trakcie egzaminu, zresztą jak na każdym egzaminie, sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale również i umiejętności, które młodociany nabywa podczas praktycznej nauki zawodu. No i tutaj oczywiście młodociany, to jeszcze jest nomenklatura zasadniczej szkoły zawodowej, natomiast tutaj zmiana jest oczywiście branżowa szkoła pierwszego stopnia, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a jeżeli w zawodzie mamy więcej niż jedną kwalifikację, to oczywiście musi zdać egzamin ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie. No to jest jakby też rzecz w miarę znana i oczywista. Młodociany zatrudniony u pracodawcy, który nie jest rzemieślnikiem, dokształca się w ośrodku dokształcenia doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, gdzie zdaje egzamin eksternistyczny. I to jest również kolejna możliwość egzaminu eksternistycznego, który potwierdza kwalifikacje w danym zawodzie bądź kwalifikacje więcej niż jedna wyodrębnione w danym zawodzie, ale musi je zdać ze wszystkich kwalifikacji, które składają się na dany zawód. No i młodociany, który jest zatrudniony u pracodawcy, który jest rzemieślnikiem, zdaje egzamin kwalifikacyjny i tutaj, jak macie Państwo na slajdzie, na tytuł czeladnika, który jest przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne lub przez izby rzemieślnicze. Oczywiście również w zasobach internetowych, jeżeli szczególnie młodzież jest tym zainteresowana, jest wykaz zawodów, które również posiadają egzaminy czeladnicze. Takie zazwyczaj listy znajdują się właśnie na stronach izb rzemieślniczych, do czego też zachęcam doradców zawodowych, wychowawców, a także nauczycieli, pedagogów, psychologów, aby no, też mieli tę wiedzę z tego zakresu, bo czasem nie wiemy, gdzie szukać. Warto zaglądać na strony izb rzemieślniczych. Jeżeli chodzi o kwestie związane z umowami, tak, pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą, to też dosłownie kilka podstawowych informacji, że powinna zawierać nazwę, adres pracodawcy, no to jest jakby rzecz oczywista. Mamy też nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na zajęcia praktyczne, no ale mamy też liczbę dni w tygodniu, w których te zajęcia mają być prowadzone, terminy rozpoczęcia, zakończenie. Proszę zobaczyć, ja nie będę wszystkiego wymieniać, ale te wszystkie informacje obligatoryjnie muszą znaleźć się w umowie pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą. No oczywiście służy to temu, aby, no, skoro jest to umowa, no to tutaj to są postanowienia wiążące dla obu stron. W związku z tym my też nie możemy żadnego elementu pominąć. Oczywiście na samym końcu musi znaleźć się również program nauczania zajęć praktycznych, który jest właściwy dla danej kwalifikacji i dla danego zawodu. Jakie zadania szkoły leżą po stronie tutaj, zadania szkoły po stronie dyrektora szkoły? Nadzoruje realizację zajęć praktycznych, jak zresztą wszystko, tak? To dyrektor szkoły odpowiada za to, co się dzieje na terenie placówki, również tutaj za praktyczną naukę. Współpracuje z pracodawcą przyjmującym uczniów na zajęcia praktyczne i to jest też niezwykle ważne. Temu też służy cykl naszych konferencji, które są teraz
prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, kiedy zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż. To jest cykl trzech konferencji, no właśnie pokazujących również dobre praktyki i przykłady dobrych rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy pomiędzy szkołą branżową a pracodawcą. Staramy się też pokazać, jakie są zalety z punktu widzenia pracodawcy, z punktu widzenia dyrektora szkoły, no i też przede wszystkim, chociaż w głównej mierze, tutaj dla samego ucznia. Jeżeli idąc dalej, mam nadzieję, że o, jest. Zadania pracodawcy. No skoro jest to umowa pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą, no to rzeczą oczywistą jest, że obowiązki leżą nie tylko po stronie dyrektora placówki, ale również po stronie pracodawcy. No przede wszystkim musi zapewnić odpowiednie warunki do realizacji zajęć. I ja już tu nawet nie chcę wspominać o przestrzeganiu, prawda, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, no ale też oczywiście musi no tutaj uzbroić naszego ucznia nawet w pomieszczenia do przechowywania odzieży, za chwilę o tym też będę mówić, nadzorować przebieg zajęć, no i przede wszystkim wyznaczyć odpowiednich instruktorów, takich, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. To jest rzecz niezbędna, co jest też ważne, że po stronie pracodawcy leży też powiadomienie szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy, tak? To też jest ważne, że no tutaj też wszelkie trudności czy wyzwania, czy no właśnie te trudności, które czasem leżą po stronie ucznia, jeżeli chodzi o realizację zajęć praktycznych, no tutaj szkoła też musi być w nieustannym kontakcie. Liczba dni, klasa pierwsza to jest jeden dzień, w klasie drugiej mamy dwa dni. Liczba dni wynika oczywiście z ramowego planu nauczania, tak, rozporządzenie w sprawie ramowego planu nauczania, no ale nie może przekroczyć 960 godzin, ale w cyklu trzyletnim, tak, to jest łączna liczba godzin. Dokumentacja dotycząca kształcenia dualnego i tutaj pewnie będzie to bardziej interesujące dla dyrektorów szkół czy dla kierowników szkolenia praktycznego. Niemniej jednak warto o tym wspomnieć, bo zaczyna nam się układać w całość, mam nadzieję, również takie patrzenie na dualne kształcenie zawodowe z punktu widzenia organizatora i legislatora. To znaczy, dokumentacja to oczywiście umowa o praktyczną naukę zawodu. No i przed chwilą żeśmy pokrótce sobie opisali, co w tej umowie musi być, tak? Czyli ta umowa pomiędzy pracodawcą a dyrektorem szkoły. Mamy oczywiście uwzględniony wykaz uczniów, mamy szkolny plan nauczania, mamy program nauczania, a także regulamin zajęć praktycznych, tak? To są rzeczy niezbędne, które muszą znaleźć się w dokumentacji dotyczącej kształcenia dualnego. Mamy także system oceniania, a także szczegółowy system refundacji. Refundacji zajęć praktycznych realizowanych na zasadach kształcenia dualnego. No to jeżeli refundacja, to za chwilę też tutaj postaram się Państwu pokazać, co jest refundowane. Pracodawca może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania zajęć praktycznych, jeżeli widzi, że jest taka potrzeba, tak? Jeżeli widzi, że pewne treści powinny być rozwinięte, pogłębione, to ma taką możliwość, aby zgłosić to do dyrektora szkoły. Oczywiście wszystko następuje w drodze pisemnej, bo przypominam, że umowa no to dokument podpisany przez dyrektora szkoły i pracodawcę. Jeżeli mamy jakiekolwiek zmiany, one również muszą być w formie pisemnej złożone. Oczywiście dyrektor szkoły uwzględnia wnioski, jeżeli widzi taką potrzebę, ale tylko i wyłącznie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Tak, jest to niezbędne i ma 14 dni, aby wprowadzić do tego programu nauczania odpowiednie zmiany. Idąc dalej, musi oczywiście powiadomić podmiot prowadzący, to też jest ważne, jeżeli tutaj nie uwzględnia wnioski, no ale musi tutaj również, no właśnie ten organ prowadzący powiadomić, oczywiście w formie pisemnej. No i też na samym końcu do umowy o zajęcia praktyczne dołączony jest zawsze program nauczania traktowany jako załącznik do umowy, tak? Skoro załącznik, może on ulegać modyfikacjom, niemniej jednak jest to nieodłączny element umowy pomiędzy pracodawcą a dyrektorem szkoły. I tutaj dosłownie kilka słów na temat liczby uczniów w grupie. Przede wszystkim, i to jest podstawowa zasada, którą powinien się kierować dyrektor szkoły i pracodawca, liczba uczniów w grupie no, musi uwzględniać możliwości
tak, chociażby techniczne, organizacyjne, lokalowe, żeby pomieścić tych uczniów na praktycznej nauce zawodu. Musi oczywiście uwzględniać specyfikę przepisów, które wynikają z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunki lokalowe i techniczne. I na jednego instruktora praktycznej nauki zawodu nie może przypadać więcej niż 5 uczniów. Kim jest instruktor praktycznej nauki zawodu? I też dosłownie kilka słów na ten temat, bo tutaj sądzę, że tylko taki ogólny ogląd. Instruktor praktycznej nauki zawodu może to być pracownik, dla którego praca dydaktyczna stanowi główne miejsce pracy, tak? I główne działania. I wtedy jest wykonywana w wymiarze godzin przewidzianych dla nauczycieli. Ale instruktor praktycznej nauki zawodu to może być również pracodawca lub pracownik, dla którego praca dydaktyczna lub wychowawcza nie jest głównym motorem działań, jeżeli chodzi o jego sferę zawodową. I tutaj może być oczywiście wykonywana w obniżonym tygodniowym wymiarze zajęć, niższym niż takim, który jest przewidziany dla nauczyciela w ramach obowiązującego tygodniowego czasu pracy. Czyli mamy również dwie ścieżki, tak? Może być w godzinach przewidzianych dla nauczycieli, ale może być również w obniżonym wymiarze. Zasady refundacji. Tak, przed chwilą była mowa, że również w umowie muszą być określone zasady refundacji. Zasady refundacji odbywają się oczywiście z subwencji oświatowej. Organ prowadzący szkołę przekazuje środki finansowe do szkoły. Tak, tutaj sądzę, że też nie jest to odkryciem. Wysokość dodatku szkoleniowego wynosi 428 zł i 4 grosze. Natomiast kwota refundacji kosztów związanych z odzieżą, z przygotowaniem ucznia do wykonywania praktycznej nauki zawodu to jest 150 zł i wypłacana jest jednorazowo. W przypadku oczywiście zmian wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia również ulegają zmianom te kwoty, ale to również już jest kwestia bardziej wtórna. Tak jak obiecałam, moja prezentacja, mam nadzieję, że była treściwa, krótka, dosłownie tylko pokazanie najważniejszych kwestii związanych z przepisami prawa oświatowego. Mam nadzieję, że młodzież, która tutaj siedzi, nie została do końca zanudzona, bo za chwilę będzie bardzo ciekawy wykład dotyczący doradztwa zawodowego i mam nadzieję, że to dla was będzie już bliższe, bo jesteście przed krokiem do podjęcia kolejnej decyzji edukacyjnej czy zawodowej. Natomiast państwu bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i zachęcam do odwiedzania strony Ośrodka Rozwoju Edukacji, gdzie również wiele się dzieje na rzecz łączenia kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego, w tym również dualnego kształcenia zawodowego. Ślicznie dziękuję za uwagę i życzę dzisiaj udanego pobytu na dalszej części wydarzenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Marcie za wykład. Teraz zapraszamy na scenę doktora Janusza Nowaka z Uniwersytetu Opolskiego, który przedstawi wykład pod nazwą Doradztwo zawodowe przygotowujące uczniów i absolwentów do świadomego planowania kariery. Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Ja również dziękuję za zaproszenie i przygotowałem dla państwa krótkie wystąpienie odnośnie doradztwa zawodowego pod kątem przygotowania uczniów do świadomego, i tutaj trzeba położyć główny nacisk na świadomego, planowania kariery. Czyli nie w tą stronę. Udało się. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym państwu przedstawić krótki rys, jeżeli chodzi o historyczne doradztwa zawodowego. W roku 1907 powstaje pierwsza poradnia zawodowa pod patronactwem rzemiosła. Dzisiaj już troszeczkę słów było powiedziane na temat rzemiosła. Szkolnictwo zawodowe właśnie jest związane bardzo silnie z rzemiosłem.
Stąd też była potrzeba właśnie doradztwa, jeżeli chodzi o ukierunkowanie przyszłych rzemieślników. Dalej mamy okres międzywojenny i powstają kolejne poradnie zawodowe. Później, jak wiadomo, mamy okres międzywojenny, II wojna światowa. Na szczęście po II wojnie światowej wszystko w miarę wraca do normalności. W latach 60. Tworzą się poradnie wychowawczo-zawodowe, które no, zajmowały się właśnie tym doradztwem zawodowym. Lata 80. te poradnie zostały przekształcone na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale tutaj co ciekawe, one już nie musiały, że tak powiem, swoimi działaniami obejmować doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego. Lata 90. no to, proszę Państwa, mamy transformację ustrojową i powstaje zjawisko bezrobocia i wszyscy zaczynają powoli dostrzegać, że potrzebują kogoś takiego jak doradca zawodowy i w kolejnych latach, w 91 roku powstaje Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które działa prężnie do dnia dzisiejszego, a w 95 roku pojawia się w klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy zawodowego. Widzę, że nie tylko ja mam problemy. Nie wiem, który to. Proszę Państwa, następny slajd, który chciałem Państwu tutaj szerzej omówić. Cele szkolnego doradztwa zawodowego. No, oczywiście doradztwo zawodowe jest bardzo potrzebne, żeby ukierunkować młodzież w kierunku wyboru, czy to dalszej ścieżki edukacyjnej, czy też zawodowej. I jeżeli chodzi o tą ścieżkę zawodową, no to mamy zapoznanie uczniów z wielością różnych zawodów, tak żeby mieli świadomość, jakie to zawody funkcjonują na rynku pracy. Oczywiście rynek pracy jest na tyle dynamiczny, że powstają coraz to nowe zawody. Tak więc no, niejednokrotnie jest to trudne do uchwycenia, ale oczywiście gro jest zawodów stałych, które no, dobrze, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, o co się wykonuje w danym zawodzie. Oczywiście trzeba pamiętać o rozwijaniu w uczniach pozytywnej, aktywnej postawy, jeżeli chodzi o pracę. Trzeba też rozpoznawać te predyspozycje zawodowe uczniów, wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji, które powinny być przemyślane, tak więc droga młodzieży, stoicie na pewno przed takimi decyzjami, jest koniec roku, jest wybór szkół ponadpodstawowych, maturzyści, no to już wiadomo, podejrzewam, też jest gorący okres. Ważne, żeby te decyzje były samodzielne, przemyślane i odpowiedzialne. Oczywiście samodzielne to wcale nie znaczy, że nie należy się radzić innych osób. Trzeba mieć jak największy, że tak powiem, zasób wiedzy, informacji na temat oferty kształcenia, oferty różnych zawodów, miejsc pracy, żeby się do tego odpowiednio przygotować. Oczywiście trzeba też wspomnieć o odpowiednim, należytym wdrożeniu do kształcenia ustawicznego, bo trzeba pamiętać o tym, że uczymy się przez całe życie. Niejednokrotnie w ciągu kariery zawodowej, zwłaszcza osób, które wchodzą na rynek pracy, osoby będą zmieniać wielokrotnie miejsce pracy. Niejednokrotnie trzeba będzie się przekwalifikowywać, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. To jest nic strasznego, tylko trzeba mieć tego świadomość, nie bać się tego, tych wyzwań. No i oczywiście zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozwijać się
zawodowo oczywiście też. No i oczywiście podczas tych zajęć z doradztwa dobrze byłoby, żeby doradca zawodowy przybliżył uczniom, jaki na lokalnym rynku pracy, jakie mają możliwości zatrudnienia. Oczywiście są zawody deficytowe i zawody nadwyżkowe. Tak więc dobrze, żeby uczniowie też mieli świadomość, że takie zawody istnieją i wdrażali się, właśnie wybierali te zawody, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Można się zapytać, czy doradztwo edukacyjne zawodowe jest potrzebne. Oczywiście to jest pytanie retoryczne, bo jest potrzebne. Mamy dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Mamy, że tak powiem, transformację cyfrową, ciągłe zmiany na rynku pracy. W związku z tym trzeba się do tego rynku pracy odpowiednio przystosować, przygotować. Mamy do czynienia z postępującą globalizacją rynku pracy. Dynamiczny postęp technologiczny wymusza powstawanie nowych zawodów. Pandemia, że tak powiem, uzmysłowiła ludziom, że część obowiązków można również wykonywać zdalnie. Do tego też trzeba być odpowiednio przygotowanym. Postępująca automatyzacja, robotyzacja, która zastępuje ludzi w pracy, będzie powodowała, że w niektórych zawodach tych ludzi będzie mniej potrzebnych, ale trzeba być oczywiście też na to przygotowanych. Oczywiście coraz częściej występują zadania projektowe, że pracodawcy poszukują pracowników tylko do konkretnych projektów, do wykonania konkretnych zadań. I już tutaj wspominałem o tej idei lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, które należy mieć, że tak powiem, i o nim pamiętać. Kilka słów, jak się kształtuje, jak wygląda doradztwo zawodowe w polskim systemie oświaty. Może nie do końca sobie zdajemy sprawę, ale doradztwo zawodowe w podstawach programowych już jest splecione od przedszkola, czyli mamy preorientację zawodową dla, że tak powiem, przedszkolaków, orientację zawodową dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych, czyli do klasy szóstej. I już, że tak powiem, właściwe doradztwo, czyli zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas siódmych i ósmych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest to, proszę Państwa, ten ostatni punkt, trzeci, to został wprowadzony stosunkowo niedawno, czyli od roku 2017-18, z uwagi na to, że wcześniej, jak była zmiana szkoły z sześcioklasowej na ośmioklasową i tam te zajęcia są realizowane. W wymiarze 10 godzin zajęć w roku, 10 godzin zajęć w roku w 7 i 8 klasie. Tak więc jak mamy na sali uczniów klas 7 i 8, to na pewno takie zajęcia z doradztwa zawodowego mieliście i bardzo dobrze. Chociaż często uczniowie nie doceniają do końca tych zajęć, ale jeżeli macie takie zajęcia, to należy czerpać z nich jak najwięcej, wykazywać aktywną postawę takiego poszukiwania, żebyście podjęli świadomą decyzję, żebyście później nie powiedzieli, a ja tego nie wiedziałem i tak dalej, tak? Tak więc trzeba bardzo poszukiwać. Kilka słów o roli i obowiązkach doradcy zawodowego. On oczywiście powinien prowadzić takie zajęcia z zakresu doradztwa, diagnozować potrzeby uczniów w tym zakresie. Oczywiście musi opracować szkolny program doradztwa zawodowego i co istotne, wspierać innych nauczycieli, tak, bo niejednokrotnie nie zwracacie się z waszymi, że tak powiem, prośbami, obawami
odnośnie wyboru szkoły, zawodu bezpośrednio do doradcy zawodowego, a niejednokrotnie do nauczycieli, do pedagoga, do psychologa, do wychowawców. Tak więc tutaj też rola tych doradców, żeby uświadamiali tych nauczycieli, podpowiadali im, o może lepsze słowo. Oczywiście koordynowanie działalności informacyjno-doradczej, no i realizowanie oczywiście działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. To są wszystko obowiązki, znaczy jest oczywiście ich zdecydowanie więcej, ale to tak, że tak powiem, w pigułce. No i tutaj odnośnie organizacji tego szkolnego doradztwa zawodowego, jak już wspomniałem właśnie od tego roku 2017-18, w tych klasach 7, 8 mamy to doradztwo. Zajęcia te mają charakter obligatoryjny i zostały wpisane w ramowe plany nauczania. A jeszcze nie wspomniałem, że w szkołach ponadpodstawowych też zostało to w ramowe plany nauczania wpisane, ale tam, proszę Państwa, jest 10 godzin w całym cyklu kształcenia. Czyli jeżeli uczeń jest w szkole branżowej 3-letnie, to w ciągu tych 3 lat 10 godzin w technikum, 10 w liceum, również 10. Oczywiście to jest minimum, co wcale nie znaczy, że nie może być ich więcej. Oczywiście powinien to prowadzić nauczyciel, który posiada odpowiednie kwalifikacje, czyli doradca zawodowy, ale jeżeli nie ma takiego nauczyciela, bo wiem, bynajmniej w moim regionie, jeżeli chodzi o Opole, w szkołach podstawowych no, praktycznie nie ma etatów doradców zawodowych. Niejednokrotnie właśnie poszukiwani są no, osoby, które mają odpowiednie kompetencje, żeby te zajęcia z zakresu doradztwa realizować. No i takie zajęcia mogą właśnie być powierzone psychologowi, pedagogowi. No i oczywiście te celem głównych zajęć, tych zajęć jest wsparcie, udzielenie wsparcia takim właśnie uczniom w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Proszę Państwa, wiele się mówi o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli. Ja dotarłem do takich badań, gdzie zostało przebadanych 143 właśnie przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych nauczycieli doradztwa zawodowego, którzy realizowali zajęcia. No i się okazuje, że większość, jak widzimy, ten największy słupek, czyli 110 osób, to jest blisko 80%, 77%, to są nauczyciele, którzy zdobywali kwalifikacje na studiach podyplomowych. Tylko nieliczni nauczyciele mają kwalifikacje bezpośrednio uzyskane po studiach uzupełniających magisterskich, czy też licencjackich, czy jednolitych studiach magisterskich. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych bananych 5%, tak, no, niewielki odsetek na szczęście, to jest osób, które bez kwalifikacji. Czyli i 3 osoby, które były w trakcie zdobywania tych kwalifikacji. Tak więc, proszę Państwa, no, każdy sobie odpowie, jakie są te kwalifikacje zawodowe. Myślę, że oczywiście jak ktoś już się decyduje na bycie doradcą zawodowym, to oczywiście musi do tych swoich obowiązków podchodzić w sposób odpowiedzialny i rozważny, bo to ma wpływ na decyzje no właśnie młodych ludzi, które powinny być świadome, przemyślane, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego doradztwa zawodowego, to należy sobie powiedzieć, że wprowadzenie tych regularnych zajęć od roku 2017-18, czyli to jest, no raptem mamy 5 lat, tak? 6 lat, to wzmocniło dostęp do tego rodzaju zajęć. Proszę Państwa, wcześniej my, oczywiście jak było gimnazjum, ci doradcy, że tak powiem, byli,
Natomiast nie każdy, że tak powiem, uczeń miał świadomość tego, że ci doradcy są. Natomiast teraz jak przyjdą na te zajęcia, poprowadzą te zajęcia, to bynajmniej uczeń wie, że taka osoba jest w szkole, może się do niej zawsze zwrócić z pomocą o no, przedstawienie jakichś tam informacji, zasięgnięcie większych informacji. Oczywiście w wielu szkołach, tak jak już wspominałem, też no, nie ma takiego stanowiska doradcy zawodowego, co oczywiście utrudnia dostęp do takich osób, no ale te zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane. Tak więc wtedy należy bezpośrednio z tymi osobami, które prowadzą te zajęcia, z nimi się, że tak powiem, no, starać, zapytać, dowiedzieć jak najwięcej. Warto zwrócić jeszcze na jeden fakt, że uczniowie mają niejednokrotnie swego rodzaju blokadę, aby zwrócić się do pomocy o doradcy w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Tak więc tutaj też jest rola oczywiście psychologów, pedagogów, którzy powinni no, zwracać uwagę i uświadamiać uczniów, że no, jest takie powiedzenie, że kto pyta, nie błądzi. Tak więc im mamy więcej informacji, tym chyba zawsze lepiej jest podjąć świadomą, proszę Państwa, świadomą decyzję. Niejednokrotnie są takie sytuacje, że uczniowie później po wyborze pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej zmieniają te klasy, zmieniają zawody. Tak więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ta decyzja była przemyślana. Proszę Państwa, i tutaj przykłady dobrych praktyk, jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe. Na pewno Państwo też tutaj na swoim w swoim regionie też to realizujecie, doskonale o tym wiecie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, szczególnie dla młodzieży, tak? Ogólnopolski Tydzień Kariery. Już od 14 lat są organizowane w całej Polsce właśnie takie tygodnie kariery, gdzie uczniowie mogą, że tak powiem, zgłębić swoją wiedzę, pójść, że tak powiem, na różnego rodzaju warsztaty, żeby się coś więcej dowiedzieć na temat właśnie potencjalnych miejsc pracy, bo niejednokrotnie mamy wyobrażenie, o fajnie byłoby pracować, nie wiem, w jakimś tam zawodzie, fajnie byłoby być pielęgniarką, strażakiem, policjantem i tak dalej, tak? A niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z wielu rzeczy, z jakimi te osoby no, podczas wykonywania swoich obowiązków no, się mierzą. Kolejne to zapraszanie pracodawców do szkół. To jest bardzo również ważne i istotne. Tutaj podczas tej konferencji też była mowa o tej współpracy. Rozmowy, proszę Państwa, z przedstawicielami poszczególnych zawodów. To już od przedszkola niejednokrotnie zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów, tak? No i przedszkolaki, oni najchętniej pytają takich zaproszonych gości właśnie o te, że tak powiem, swoje, że tak powiem, tajniki swojego zawodu. Dalej, wyjścia uczniów do zakładów pracy. Proszę Państwa, to jest niezmiernie ważne i wtedy uczniowie obserwują, jak to się wszystko odbywa. Oczywiście ktoś tam z zakładu pracy omawia. Dalej mamy, proszę Państwa, Dzień Przedsiębiorczości, gdzie w danym dniu uczeń idzie, no, że tak powiem, zamiast do szkoły idzie do pracy. Idzie do pracy, zapoznaje się z danym stanowiskiem pracy, wybiera sobie jakąś tam firmę. Oczywiście no, to na to musi się wyrazić dwie strony, tak? I szkoła, i przede wszystkim ze szkoły to raczej nie ma problemu. Ważne, żeby ta firma się zgodziła. Bardzo istotne jest, proszę Państwa, również realizacja praktyk zawodowych i staży dla młodzieży. No te praktyki zawodowe, no to bardziej jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, tak, czyli technika. Natomiast no, w liceach nie ma jako takich praktyk, no chyba, że jest jakiś projekt, ewentualnie jakiś staż. No i co można realizować w każdej szkole i co zapewne wielu z Was realizuje? Mowa, mam na myśli wolontariat, który jest kluczem do kariery zawodowej. Tak więc w CV niejednokrotnie młodzi ludzie właśnie mogą sobie wpisać te zajęcia z zakresu wolontariatu.
które na pewno ta młodzież wiele rzeczy jest sobie w stanie przyswoić, opanować, zobaczyć, przekonać się, że tak powiem, na własnych, no z własnego doświadczenia. No i kończąc, proszę Państwa, no należy zauważyć, że realizacja tego doradztwa zawodowego idzie w pożądanym kierunku. To wprowadzenie tych zajęć z zakresu, obligatoryjnych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na pewno wzmocniło tą realizację zajęć. Oczywiście doradztwa musi prowadzić z uczniami rozmowy, musi z nimi rozmawiać. Oczywiście na temat tych indywidualnych ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej. I ten uczeń musi mieć świadomość, że w szkole jest specjalista, do którego może się zwrócić, o pomoc zapytać, poszerzyć. Ta osoba może, proszę Państwa, moi drodzy uczniowie, pamiętajcie, że doradca za Was decyzji nie podejmie. To Wy będziecie podejmowali decyzję, ale żebyście podejmowali tą decyzję w sposób przemyślany w oparciu o określony zasób wiedzy i informacji. No i tutaj uczeń musi mieć pewną wiedzę o ofercie kształcenia, tak? Dobrze, żeby uczniowie mieli pełną świadomość tego, jakie są możliwości, bo niejednokrotnie jest tak, że ucznia coś interesuje, konkretnie jakiś zawód, a nie ma tego w ofercie kształcenia w danej miejscowości. I niejednokrotnie jest tak, że ci uczniowie, tak powiem, podejmują naukę już w innej miejscowości. No, tutaj myślę, że do władz samorządowych należałoby zwiększyć wymiar etatów doradców zawodowych, bo jest to niezmiernie ważne i kluczowe, aby ci młodzi ludzie mieli pełną świadomość odnośnie podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych, żeby się mieli do kogo zwrócić. No i na koniec, ostatnie, aczkolwiek to wcale nie znaczy, że najmniej istotne, ale o to chodzi, żeby uczniowie mieli świadomość, że mogą cały czas rozwijać się i podnosić swoje kompetencje zawodowe w ciągu całego swojego życia. Mam tutaj na myśli tej lifelong learning, ideę lifelong learning, natomiast już jeżeli ktoś wybierze na przykład szkołę ogólnokształcącą, liceum ogólnokształcące, to wcale nie znaczy, że nie może w krótkim czasie, że tak powiem, zdobyć zawodu, bo są kwalifikacyjne kursy zawodowe i ten uczeń może podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć zawód. Wcale nie musi chodzić do szkoły technicznej, tak, do szkoły zawodowej, aczkolwiek no, już wtedy ta edukacja jest bardzo intensywna i wymaga od niego wiele wyrzeczeń i zaparcia. Dobrze, to wszystko ja, co, znaczy, mógłbym jeszcze długo opowiadać, ale podejrzewam, że czasu już nie ma. Tak więc dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy za ten wykład. Teraz zapraszamy na scenę pana Rafała Kunaszyka, prezesa Eurokreatora, który opowie o korzyściach z podnoszenia kompetencji pracowników JST poprzez system szkoleń i warsztatów. Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Występuję tu w takich kilku kapeluszach. Z jednej strony jestem szefem firmy rodzinnej, która wdraża przestrzenie kreatywne i rozwiązania dla powiatowych urzędów pracy, dla szkół branżowych. Z drugiej strony przez wiele lat doradzałem samorządom w zakresie programów rewitalizacyjnych, wszechstronnego podejścia do rozwoju kompetencji i kwalifikacji w samorządach. I zacznę tak niespodziewanie, od podziękowania. Chciałem podziękować serdecznie sztucznej inteligencji, że pomogła mi przygotować dzisiejszą prezentację. Czy ktoś z Państwa korzystał z GPT? Proszę ręka w górę. Patrzymy. Ej, widzę trochę młodych ludzi. Ciekawy jestem, kto z samorządowców korzysta. Bo tutaj mieliśmy okazję spotkania z osobami, które pomagają w prowadzeniu tego spotkania, mówiły, że rzeczywiście
jest to jakieś źródło informacji. Jak przygotowałem się do tego naszego tutaj szkolenia, do tej prezentacji, to wykorzystałem taki materiał właśnie z ChatGPT, co sztuczna inteligencja sądzi o edukacji samorządowców. I oczywiście, patrząc na pierwsze myśli, znajdziemy bardzo dużo mądrych sformułowań, które będą brzmiały bardzo teoretycznie. Ja Państwa chcę zaprosić w pewną własną podróż inspiracji. Chcę, żebyście wzięli udział w tej podróży, żebyście odnaleźli własną rzeczywistość tutaj związaną z tym miejscem, Zawierciem, z planem rozwoju Zawiercia, żebyście w tej rzeczywistości odnaleźli swoją rolę. Każdy z obecnych na tej sali. Nowa normalność. Zapomnieliśmy o COVID-zie. Zapomnieliśmy o tym, co już jest za nami. A przecież tego typu sytuacje mogą wrócić do nas. Czy my na to jesteśmy przygotowani? A może nic się nie wydarzyło? Może skończył się pewien film, bardzo trudny, kiedy ulice były puste, tak jak Państwo widzicie tutaj w tle w Indiach? To nie jest tak. Jak rozmawiam z młodzieżą, jak prowadzimy działania edukacyjne, to okazuje się, że ten świat już się zmienił. Kurt Weill, który jest inżynierem Google'a, powiedział, że już nigdy świat nie będzie rozwijał się tak wolno jak teraz. Jak się odnaleźć w tym świecie sztucznej inteligencji? Trochę chyba tak, jak przejechać metrem ze stacji 1140 do stacji 310. Pamiętam takie kiedyś wezwanie w Tokio. Drugi jest wiele. Sposobu dojścia do celu mamy dużo. Kluczem jest tylko, czy rzeczywiście w tym, gdzie oddziaływujemy, gdzie działamy, nastąpi zmiana. I też podnoszenie kompetencji i kwalifikacji samorządowców to jest takie dążenie, w jaki sposób pomóc zmieniać się w kontekście właśnie takiego miejsca, miasta jak Zawiercie. Jak nauczyć krowę schodzić po schodach przodem? Krowa ma z tym ogromny problem. Ale można ją nauczyć, jak widać na tym zdjęciu. To są elementy naszej kreatywności. Kiedy Państwo zderzacie się swoją rzeczywistością samorządową, czy mówimy o projektach kanalizacji, czy mówimy o projekcie nowej szkoły, czy może konsultacji społecznej, gdzie miałem kiedyś do czynienia z taką sytuacją, że mieszkańcy protestowali przeciwko przebudowie lokalnego boiska szkolnego. Wydawało się, że to jest największa korzyść, ale okazało się, że ponieważ za tym kryje się pewna gra polityczna, to można protestować przeciwko samym sobą. No i to, co oczywiście się zmienia, znalazłem takie stare zdjęcia z urzędu, też przedstawiające tutaj właśnie Zawiercie. I tak pomyślałem sobie, że my musimy sobie uświadomić to, co jest za nami, to, co jest naszą tradycją, to, od czego się zaczyna nasza rzeczywistość i popatrzeć to, co będzie przed nami. Jak to zrealizujemy? Warto w kontekście całej naszej dyskusji popatrzeć na to, jak technologia się rozwija. Technologia bardzo szybko idzie do przodu, ale skokowo, czyli cała nasza infrastruktura, podejrzewam, że w tej sali, jak znajdziemy się za kilkanaście lat, ona zupełnie inaczej będzie wyglądała. Jednak w sytuacji kryzysu, a z takim pewno też mamy do czynienia, jeżeli będziemy rozmawiali o inwestycjach przedsiębiorców, ja prezentuję ten świat przedsiębiorców, my przejmujemy na staże, my wspieramy często dodatkowe umiejętności zawodowe w szkołach, my budujemy ścieżki współpracy, to okazuje się, że raczej mówimy o takiej pasywnej postawie. Dlaczego? Bo to są nasze pieniądze i my się boimy, co się z nimi stanie. Myślę, że podobna sytuacja jest w każdym wydziale samorządu, gdzie jest świadomość, co możemy zrobić, co jest realne i gdzie te środki wydawać. A jak sami Państwo wiecie, samorządowcy mają teraz trudny orzech do zgryzienia, w jaki sposób utrzymać się w oparciu o te budżety w sytuacji
z którą mamy do czynienia wszyscy. To jest pewien świat podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, a my musimy się zastanowić, czy my się rozwijamy, czy dryfujemy. Jest część osób, która wykorzystała czas COVID-u na zaplanowanie działań. Te statki wypłynęły. Ale czy my wiemy, do którego portu one zmierzają? Być może kilka lat temu, kiedy budowaliśmy strategię, albo kilkanaście lat temu, bo w takich strategiach brałem udział, to było dość jasne. Monitorujemy, sprawdzamy, weryfikujemy, uaktualniamy, idziemy do przodu. Teraz się to tak wszystko zmienia, że my musimy mieć bardzo elastyczne narzędzia związane z zarządzaniem zmianą w rozwoju. I teraz to, co ma na pewno znaczenie z punktu widzenia szkoleń, to jest taka świadomość, czy my mamy w swoim urzędzie całą ścieżkę rozwoju pracowników, zespołu pracowników, czy ktoś im w tym też podpowiada. Czy my jednak jesteśmy trochę w sytuacji, że przychodzi oferta firmy szkoleniowej i wybieramy to, co tańsze, to, co łatwiejsze, albo tam, gdzie był skuteczniejszy sprzedawca. Warto powiedzieć też o reskillingu i upskillingu. Z jednej strony część zawodów obecnych na tej sali, osób obecnych na tej sali, zniknie nam zupełnie. Co to oznacza? Będziemy musieli się przekwalifikować. Już nie będzie na przykład pracownika marketingu. W związku z tym może nie warto zachęcać innych, żeby szli na wyższą szkołę zarządzania marketingu, na dziale marketingu, tylko może cyberbezpieczeństwa. To są te elementy, które my musimy sobie także uświadomić w kontekście samorządu w zakresie upskillingu, czyli na przykład kompetencji związanych z ICT. Ten świat cyfrowy już nie będzie się opierał na zewnętrznej, wspierającej nas firmie informatycznej, tylko my musimy mieć świadomość, ile danych o mieszkańcach zbieramy i co się z tymi danymi dalej będzie działo, na ile one są bezpieczne. W kontekście naszego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na takie pytanie jak Ken Robinson, który pewno jest wzorcem dla wielu nauczycieli i osób zajmujących się także kreatywnością. Nie wiemy, kim możemy być, dopóki nie dowiemy się, co możemy zrobić. Czy idziemy w stronę uporu i wytrwałości, a może tego, co jest typowe dla społeczeństwa polskiego, sprytu i inteligencji. I znowu ten świat cyfrowy. Pamiętam, jak doradzałem z jednemu z urzędów i to taką znaną jednostką, publiczną, akurat to była Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe, okazało się, że jeżeli zaczną w pełen sposób korzystać z programów, które dostają do dyspozycji, to te systemy nie będą działały. Czyli nie mamy pewnej pojemności. A z drugiej strony dowiadywałem się, i to było bardzo ważne, że mimo istniejących programów, komunikacja między pokojem A, a pokojem B była o wiele skuteczniejsza niż wchodzenie do danego programu. Oczywiście to jest pewien przerysowany obraz, oczywiście ta rzeczywistość się zmienia, ale my musimy mieć też świadomość tej drugiej strony, tego naszego klienta, który trafia do urzędu i chciałby cały proces przejść w sposób najprostszy i najłatwiejszy. Jeżeli po drodze choćby trafi na tą sztuczną inteligencję, to już Państwo widzicie po wielu telefonach, jak próbujecie na przykład skomunikować się z jakąś linią, z wybranym bankiem, kiedy rozmawiacie ze sztuczną inteligencją, to czujecie się nieusatysfakcjonowani, a wręcz czujecie takie, że ktoś Was nie traktuje poważnie. Ale być może tak już będzie. Warto powiedzieć o tym następnym obszarze, czyli całej transformacji zielonej. To nie jest przypadkowy obrazek, to jest obrazek z Kanady, gdzie w Kanadzie tę transformację zieloną wprowadza się od najmniejszych pokoleń i łączy się mieszkańców. My tutaj dla Małopolski, dla Śląska, dla województwa opolskiego, pod takim przewodnictwem kilku wybranych uczelni, między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej,
Politechniki Częstochowskiej, w jeszcze wielu różnych podmiotów biznesowych, stworzyliśmy Regionalne Centrum Badań nad Edukacją Ekologiczną, które jest afiliowane właśnie w Tokio przy ONZ. Co jest kluczem tej inicjatywy? Co zrobić, żeby efektywnie włączać mieszkańców w te procesy zmiany? Żeby ludzie mieli świadomość, co się dzieje nie tylko w kontekście recyklingu, wymiany danego pieca, czy też, ale że cała rzeczywistość, która tworzymy, no wymaga naszego zaangażowania. I teraz w kontekście też opisywanych kompetencji warto w ten sposób tworzyć zielone samorządy, zielone urzędy. Inny temat, który pewno wielu jest bliski i też się pojawił dzisiaj podczas prezentacji, ustawowo mówimy o dostępności plus. Ja niestety często mówię o dostępności minus. Miałem okazję prowadzić wiele zajęć z osobą niewidomą w zakresie design thinkingu. I co się okazywało? Największy problem to jest taka relacja, że samorząd chce się zmieniać, pojawiają się innowatorzy, którzy mają pewne rozwiązania, ale nie ma pomostu między nimi. Są ludzie, którzy wymyślają rozwiązania i są samorządy, które czekają na te rozwiązania. Tutaj rozmawialiśmy z panią minister Jarosińską-Jedynak w zakresie tego partnerstwa, co zrobić na przykład przez program FIRST albo inne programy, albo przez FENG, żeby te rozwiązania trafiały do samorządu i żeby samorządy często nie czuły się osamotnione w tej takiej samoedukacji. Centrum Edukacji Hybrydowej, jak myślę sobie o rozwiązaniach, urządzeniach, o tym, w jaki sposób się komunikujemy, to myślę od razu o tych czasach COVID-u. Okazuje się, że konsultacje społeczne już nie odbywać się mogą w zamkniętej sali, ale przy wykorzystaniu ekranów dotykowych i innych rozwiązań, gdzie możemy wspólnie reagować na tą rzeczywistość i konsultować te projekty, takie jak państwo o tym mówiliście. I to jest nasza własna rzeczywistość, naszego biznesu, czyli Ayla Plus przestrzeń, która robi różnicę. Taką przestrzeń na przykład tworzymy dla Powiatowego Urzędu Pracy niedaleko Krakowa. I żeby nie opowiadać o różnych historiach, jakie sale branżowe, jakie możliwości mamy, to powiem jeden przykład. Co jest kluczem przestrzeni? Przestrzeń ma być przyjazna, my się w niej mamy czuć bezpiecznie, ale także ona ma wpływać na efektywność procesu edukacyjnego. To, co nam się udało poprzez badania UJ-u sprawdzić, że dobrze zaprojektowana przestrzeń to 20-30% umiejętności, motywacji, koncentracji, zapamiętywalności i kreatywności. I to ma znaczenie. Czyli nie ma coś ładnie tylko wyglądać, tylko musi być funkcjonalne. I mam wrażenie, że to jest następny element takiej bardzo ważnej pracy w zakresie rozwoju i kompetencji samorządowców z jednej strony, którzy starają się zrozumieć procesy, ale z drugiej strony urzędników, którzy za te procesy i ich wdrożenie odpowiadają. I tutaj już powoli zmierzając do końca, chcę powiedzieć o rozwoju kwalifikacji i kompetencji. Każdy z was zbiera te kompetencje. Od czasów studiów, od czasów uczelni, od tego, jak właśnie dzisiaj była mowa o edukacji ustawicznej. Ale czy my tylko posiadamy taki papier? Czy my mamy jakieś tam dyplomy wydrukowane? Może to mało. Dzisiaj świat, a zaczęło się od świata biznesu, od często anglosaskiego, zaczął się od tego, że tam są zbierane już w chmurze. Tej nowej rzeczywistości. I w tej rzeczywistości Polski Instytut Badań Edukacyjnych z kilkudziesięcioma podmiotami wdrożył mikropoświadczenia. Czyli wszystko, co państwo zrobiliście w ramach tego projektu. Od nawet organizacji spotkań, od merytorycznego przygotowania można poświadczyć, można potwierdzić. Kiedyś dla pracodawcy obecnego albo dla przyszłego pracodawcy, to będzie potwierdzenie, że ktoś coś umie i potrafi. Bo co jest kluczem? Nie pusty znaczek, tylko za tym rzeczywiste, zwalidowane, potwierdzone umiejętności,
czy też wiedza. I to będzie miało znaczenie, czy my coś rzeczywiście potrafimy, czy tylko zbieramy papiery. I tak powoli zmierzając do końca, pomyślałem sobie, kiedy mówimy o zarządzaniu zmianą w samorządach, ale także podnoszeniem kompetencji, warto sobie wyjaśnić to, co mamy w języku angielskim. Jeżeli zadamy komuś pytanie, może na tej samej sali zadałbym to pytanie, czy chcemy zmian, powiemy tak, chcemy zmian, ale no właśnie, czy my chcemy się zmienić? Tutaj nagle już nie będzie lasu rąk. A pytanie, kto będzie liderem tych zmian, kto wszystkich poprowadzi, tych, którzy wcześniej już nie podnieśli ręki. To jest chyba największe wyzwanie. I dążymy do sytuacji takiej, że właśnie change before you have to. Zmieniaj się, zanim będziesz musiał się zmieniać. I w tym kontekście pomyślałem sobie o Manchesterze, o zmianie, o planach, które były realizowane w Manchesterze, który jest przyjaznym miejscem dla osób 60+. Jak to można zrobić? Dla mieszkańców czy z mieszkańcami? Na tym zdjęciu widzicie Państwo osobę, która jest lekarzem, która zajmuje się elementami polityki, zajmowała się polityki społecznej, bo zarządzała przedsiębiorcą, architektem. Oni dzisiaj doradzają w swoim wieku, w swoim czasie, doradzają innym, jak efektywnie zmieniać miasto. I tego Państwu życzę, a patrząc na ten plan, który przedstawialiście, do tego jestem bardzo przekonany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu Rafałowi Kunaszykowi, prezesowi Eurokreatora TNC spółka z o.o. Dziękujemy za wykład. Poprosimy teraz na scenę panią Annę Tutaj, prezes Fundacji Nie Inni, która opowie o systemie wsparcia mieszkańców poprzez streetworking. Dzień dobry, drodzy Państwo. Słychać mnie? Słychać. Jest mi niezmiernie miło towarzyszyć tutaj dzisiaj w tej dzisiejszej konferencji. Ja jestem przedstawicielką, może nie samorządu, ale przedstawicielką trzeciego sektora, czyli działam z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. I mam tutaj do przedstawienia taki system wsparcia mieszkańców poprzez streetworking, ponieważ trzeci sektor, jak i polityka społeczna, pomoc społeczna może rozwinąć swój system wsparcia mieszkańców właśnie poprzez streetworking. Co to jest ten streetworking? Jest to innowacyjna forma pracy w systemie pomocy społecznej. Streetworking to forma pracy, która została zapoczątkowana w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, później została wprowadzona w Polsce i dosłownie tłumacząc jest to praca na ulicy. Tak, jest to innowacyjna forma wsparcia udzielana klientom, którzy z różnych powodów nie korzystają z pomocy społecznej, którzy są wykluczeni, którzy działają, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, takie jak bezdomność, uzależnienie od substancji, marginalizacja społeczna oraz inne problemy życiowe. Streetworking przede wszystkim jest środkiem, nie jest celem. I tutaj głównym jej założeniem jest wyprowadzenie osoby bądź grupy osób z sytuacji kryzysowej i włączenie ich do społeczności. Jak mówi metodologiczny międzynarodowy przewodnik, jest to długofalowe działanie socjoedukacyjne, które wynika z potrzeb, wymagań i dążeń ludzi, do których jest kierowane.
a jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie ich zdolności do przyjęcia na siebie odpowiedzialności i kreowania własnego życia takie, jakie chcą. Cele streetworkingu skierowane na jednostkę. Przede wszystkim jest to poprawa jakości życia i doprowadzenie zmiany życia, postaw, sposobu myślenia. Zadania, które należy wykonać. Jest to dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z pomocy społecznej. Przede wszystkim i najważniejszą rzeczą jest wzbudzenie zaufania i motywacji do korzystania z pomocy. Rozbudzanie i uświadamianie potrzeb, czego ktoś oczekuje, gdzie chce być za 5 lat, jakie ma marzenia, jakie ma cele, więc to jest bardzo istotne. Zmiana percepcji z teraźniejszości na przyszłość, stymulowanie społecznie pożądanych zachowań i tutaj ułatwianie dostępu do narzędzi i instrumentów reintegracji społecznej oraz zawodowej. Cele systemowe, czyli te cele, które tutaj powinny być w mieście wprowadzone, które powinny udoskonalić system pomocy społecznej tutaj dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź z obszaru wykluczenia społecznego. I tutaj zadania, które należy wykonać, to przede wszystkim wypracowanie konkretnej metodologii pracy streetworkera. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia dotarcia i organizacji całego systemu. Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz innymi podmiotami. Wypracowanie standardu nowego zawodu w systemie pomocy społecznej, bo przede wszystkim jest to nowy, innowacyjny zawód, który może naprawdę zmienić życie na lepsze ludzi wykluczonych społecznie. No i wypełnienie niszy w systemie poprzez wprowadzenie nowatorskiego modelu pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego. Pożądane cechy psychospołeczne streetworkera. Oczywiście podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, pomocy społecznej, prawa, edukacji zdrowotnej i pomocy medycznej. Tak, jest to wiele dziedzin, ale żeby móc pomagać i żeby móc działać skutecznie, naprawdę jest to konieczne. Pożądane cechy osobowości. Taka osoba, która będzie zajmowała się streetworkingiem, powinna być osobą akceptującą i tolerującą grupę docelową. Powinna być otwarta, cierpliwa, powinna być odporna, dyskretna, budzić postawę ufną, powinna być empatyczna, opanowana. Umiejętności, które powinien posiadać streetworker, czyli ten, który jest pożądany, tak? Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów. Przede wszystkim umiejętność słuchania. Umiejętność podejmowania szybkich decyzji adekwatnych do sytuacji. Umiejętność analizy sytuacji. Nie oceniania, przede wszystkim nie moralizowania i akceptacji decyzji życiowych osób wykluczonych społecznie. Bo jak to mówi Jacek Walkiewicz, żeby zapalać innych, musisz sam płonąć, tak? Więc taka osoba powinna mieć takie cechy, ewentualnie można nad tym wszystkim pracować. W zależności od grupy docelowej i jej miejsca w społeczeństwie, specyfiki wyróżniamy następujące formy streetworkingu. Jest streetwork nastawiony na jednostkę. Jest to kontakt z osobami bezdomnymi, z osobami wykluczonymi społecznie, świadczącymi usługi seksualne czy uzależnionymi od narkotyków. Streetwork nastawiony na grupę, wykorzystywany jest najczęściej w pracy z młodzieżą, wpływa na wzrost integracji wewnątrzgrupowej. Streetwork oparty na ofertach pomocy i ma postać tutaj konkretnych już programów pomocowych, takich profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych oraz streetwork ukierunkowany na wzmocnienie grupy docelowej i tutaj podejmowane są inicjatywy o charakterze samopomocy. System wsparcia mieszkańców poprzez streetworking może obejmować następujące działania. Ocena potrzeb, mobilne jednostki, indywidualne plany działania, wsparcie psychologiczne, współpraca z instytucjami i organizacjami, reintegracja społeczna, dualne szkolnictwo, o którym już było tutaj wspomniane, doradztwo i podnoszenie kompetencji zawodowych. Pokrótce rozwinę troszeczkę każde z tych działów i tutaj rozpoczęcie programu od oceny potrzeb i
identyfikacji grupy docelowej tutaj z osób bezdomnych, osób uzależnionych od substancji, osób niepełnosprawnych czy młodocianych z problemami jest bardzo istotne. Ta ocena może być przeprowadzona przez pracownika socjalnego lub streetworkera i obejmuje indywidualne spotkania z osobami potrzebującymi oraz badanie specyficznych wyzwań, a przede wszystkim potrzeb danej grupy społecznej. Utworzenie mobilnych jednostek pomocy, które docierają do miejsc tam, gdzie przebywają osoby z obszaru wykluczenia społecznego, osoby bezdomne, które znajdują się w parkach, w schroniskach lub w innych miejscach, tudzież nam niedostępnych, ale potrzebują wsparcia. Te mobilne jednostki dostarczają nam podstawowych usług, takich jak posiłki, odzież, artykuły higieniczne oraz informacje na temat dostępnych pomocy. Ta informacja powinna być szerzona cały czas, gdzie mogą uzyskać konkretną pomoc. Dostarczanie takich środków, półśrodków, posiłków, odzieży, artykułów oczywiście jest takim działaniem troszeczkę redukującym szkody. Być może nie jest stricte działającym i wspierającym patrząc przyszłościowo, natomiast na pewno redukuje szkody. Opracowanie indywidualnych planów działania dla osób potrzebujących wsparcia. Plan ten powinien uwzględniać cele i potrzeby jednostkowe oraz określać konkretne kroki, które należy podjąć, aby pomóc konkretnej osobie osiągnąć stabilność. Kluczowe oczywiście tutaj ze strony streetworkera jest monitorowanie i dostosowywanie planu w zależności od zmieniających się okoliczności. Niezwykle ważne jest zapewnienie wsparcia psychologicznego dla osób objętych projektem. Czy też streetworkerów, czy osób objętych wsparciem, osób objętych wsparciem, które często spotykają się właśnie z tymi trudnymi sytuacjami i trudnymi traumami, które tak naprawdę niosą za sobą skutki tragiczne, tak? Bo wiele rzeczy jakby nie ma szans na realizację, bo nie mamy takiej pomocy psychologicznej. Program może zawierać regularne sesje terapeutyczne, grupy wsparcia, szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem i interwencji kryzysowej. Także jest tutaj naprawdę konieczne wsparcie psychologiczne dwóch tych filarów, czyli osób, które pracują z osobami wykluczonymi społecznie, jak i stricte osób wykluczonych społecznie. Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami non-profit, służbami medycznymi, organami ścigania i innymi podmiotami, aby zapewnić kompleksową opiekę i wsparcie. Tutaj takie niezbędne jest zawiązanie takiej swoistej koalicji na rzecz ulicznej pracy socjalnej, po to, żeby w kompleksowy sposób móc pomóc osobom z obszaru wykluczenia społecznego. I w takie partnerstwo powinny być włączone policja, straż miejska, straż ochrony kolei, służba zdrowia, placówki dla osób bezdomnych, ośrodki pomocy społecznej i inne niezbędne podmioty. Wsparcie w procesie reintegracji społecznej osób, które uzyskały stabilność i chcą wrócić do społeczeństwa. No tutaj jest bardzo istotny pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz wsparcie w różnych formach aktywności społecznej. Dualne szkolnictwo, o tym była dzisiaj mowa, w ramach dualnego szkolnictwa uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną, ale dualne szkolnictwo również obejmuje zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego. I tutaj uczniowie uczestniczący w programach dualnego szkolnictwa mają wyższe szanse na znalezienie pracy po ukończeniu edukacji. Łączenie nauki teoretycznej z praktycznym doświadczeniem zawodowym sprzyja również lepszemu przystosowaniu się do wymagań jakże trudnego rynku pracy dzisiaj. Kluczową rolę pełni również podnoszenie kompetencji zawodowych mieszkańców poprzez organizację szkoleń, warsztatów, kursów. Dzięki nim mieszkańcy mogą zdobywać nowe umiejętności, rozszerzać swoje doświadczenia, co prowadzi do większej pewności siebie i lepszych szans na zatrudnienie. No i tutaj proponowane obszary aktywizacji beneficjentów w trzech grupach: społecznym, zawodowym i kulturalnym.
Oj, coś mi przeskoczyło. Proponowane działania zwiększające lub przywracające kompetencje społeczne. Aktywizacja przez poradnictwo specjalistyczne. Poradnictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne realizowane podczas indywidualnych spotkań. Porady udzielane w zakresie m.in. prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, cywilnego, rzeczowego, karnego, ochrony praw lokatorów, postępowania cywilnego i administracyjnego. Konkretne programy oddłużeniowe, pomoc w konsolidacji zobowiązań. Aktywizacja poprzez pracę socjalną, zajęcia terapeutyczne w grupach prowadzone przez specjalistów z zakresu resocjalizacji i psychologii. Celem terapii jest zwiększenie poczucia przynależności i społecznej integracji i zmiany sposobu myślenia. Praca opiekuna z uczestnikiem. Proponowane działanie sesji coachingowe dla beneficjentów. Podczas sesji wprowadzone zostaną indywidualne ścieżki aktywności życiowej i zawodowej. Diagnoza prowadzona będzie na zasadzie, przez coacha na zasadzie empowermentu. Animacja środowiska lokalnego, na przykład projekt współpraca to się opłaca, czyli zorganizowanie, sprzątanie części wspólnych, drobne prace remontowe, sprzątanie wspólnych terenów zielonych. Aktywizacja poprzez warsztaty terapeutyczne, kształtujące umiejętności osobiste. Dzisiaj tak niezwykle ważne umiejętności miękkie w zakresie wizerunku, higieny osobistej, rozwiązywania problemów, przygotowania do podjęcia pracy, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, którego mamy tak dużo w dzisiejszych czasach, kreatywnego myślenia, motywacji do działania, tutaj zarządzanie długiem, finansami, rozwoju kompetencji miękkich, w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oraz orientacji na rynek pracy. Aktywizacja poprzez działania edukacyjne, czyli zajęcia podnoszące świadomość i wiedzę dotyczącą zagrożeń i kreowania umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom w życiu codziennym. Tutaj proponowane zajęcia prewencyjne z zakresu profilaktyki uzależnień również dla dzieci i młodzieży. Działania oparte o wolontariat i samopomoc. Tworzenie grup samowsparcia, których uczestnikami będą beneficjenci projektu, o podobnie zdiagnozowanych problemach i celach, wzajemna pomoc, tutaj na zasadzie wolontariatu wykorzystana tak zwana idea banku czasu. Proponowane działania zwiększające kompetencje zawodowe, wsparcie opiekuna podczas całej ścieżki wsparcia, w tym także podczas trzech pierwszych miesięcy zatrudnienia u pracodawcy, doradztwo zawodowe oraz informacja o zawodach, pomoc w efektywnym poszukiwaniu pracy, kursy zwiększające atrakcyjność uczestnika na rynku pracy oraz działania edukacyjne, tutaj takie jak ABC przedsiębiorczości, podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, urządzeń biurowych, profesjonalna obsługa klienta. I proponowane uzupełniające działania kulturalne, organizacja wydarzeń integracyjnych, zajęcia o charakterze kulturotwórczym, konkurs na przykład na najpiękniejszą bramę, podwórko, teatr w plenerze, wspólne wybranie tematu i przygotowanie na przykład scenografii i kostiumów w działaniach kulturalnych. Tutaj również fajnie działa metoda małych projektów w pracy z młodzieżą. Korzyści oczywiście dla miasta to poprawa sytuacji mieszkańców, działanie życiowe z działanie, które przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców, co wpływa na ich samodzielność, jakość życia, wzrost kompetencji zawodowych oraz redukcja bezrobocia i wykluczenia społecznego. System wsparcia mieszkańców jest zespołem wzajemnie powiązanych elementów realizujących cele jako całość. I aby to wszystko działało, każdy z ogniw musi naprawdę być dobrze zaplanowany i dobrze działać, żeby cały system był skuteczny. Jest to oczywiście system, jest to wstępny krok do budowania kompetencji zawodowych w dorosłym życiu i otwiera drzwi do przyszłych zmian. I dziękuję za uwagę. Niezmiernie miło. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Teraz odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów oraz osób realizujących projekt w gminie Zawiercie. Zapraszamy na scenę prelegentów oraz panią Kingę Banasiak, zastępcę dyrektora personalnego CMC Poland spółka z o.o., pana Piotra Niepiekło, zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, panią Agatę Jarza-Kopryś, sekretarz miasta Zawiercie, panią Monikę Chojnacką, streetworkerkę, pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu. Panel poprowadzi Jakub Kosoń. Prosimy o...
Dzień dobry, szanowni państwo, jeśli jesteśmy już w komplecie, raz jeszcze witamy serdecznie naszych gości. O, teraz już za kilka sekund będziemy w komplecie. Szanowni państwo, ponieważ nieco harmonogram nam się opóźnił, proponuję rundę szybkich pytań i odpowiedzi. A jako pierwsze pytanie do naszego gościa zapytamy panią Kingę Banasiak, zastępcę dyrektora personalnego CMC Poland. Pani Kingo, proszę powiedzieć, jakie korzyści otrzymuje pani zdaniem pracodawca z dualnego szkolnictwa zawodowego? Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo mi miło, że jako przedstawiciel firmy CMC Poland mogę dzisiaj powiedzieć kilka słów właśnie o kształceniu dualnym. Mamy tutaj na sali jeszcze kilka osób, przepraszam, ja tak nie za bardzo widzę, bo świeci prosto w oczy, ale widzę, że mamy jeszcze tutaj kilka osób właśnie stricte związane ze szkołą. Są to nasi uczniowie i uczennice. Jak rozumiem, są to szkoły lokalne, więc dzień dobry. Szanowni uczniowie, to wszystko, co tutaj się dzieje, to mam wrażenie właśnie, że jest skierowane bezpośrednio do was. A co za tym idzie, jeżeli zostaniecie tutaj w mieście Zawiercie, no to miasto również będzie się rozwijało. Podobnie jak z firmami, które właśnie w tym mieście funkcjonują. I właśnie taki jest przykład firmy CMC Poland, ponieważ my kilkanaście lat temu robiliśmy badania rynku i również nasze analizy zatrudnienia, co pokazało, że niekoniecznie już na tym rynku lokalnym znajdziemy zawodowców i fachowców w swoich dziedzinach. Stąd też rozpoczęliśmy starania o to, żeby wprowadzić takie właśnie szkolnictwo dualne. Czyli oprócz tego, że wy jako uczniowie uczycie się teorii w lokalnych technikach, to również nabieracie tych praktycznych umiejętności i kwalifikacji u pracodawców, którzy są organizatorami zajęć praktycznych i praktyk w ciągu całej waszej tej ścieżki edukacyjnej. Zapytał pan, jakie korzyści pracodawca może mieć z tego, że prowadzi takie kształcenie dualne. Pierwszą podstawową korzyścią jest fakt, że mając u siebie w zakładzie uczniów przez powiedzmy 3, 4, 5 lat, my jesteśmy w stanie stwierdzić, jacy to są, czy to są uczniowie, którzy rokują na dobrych pracowników na tym przyszłym rynku pracy. Ponadto jako pracodawca mamy też bezpośredni wpływ na to, jak przebiega kształcenie. We współpracy ze szkołami również pracujemy nad tymi programami, żeby one odpowiadały temu, co obecnie rynek też potrzebuje. Bo jakby rynek szkolnictwa to jest jedno, a biznes to jest trochę druga działka. I chodzi o to też, drodzy państwo, żeby połączyć oba te cele. I w efekcie, żeby młodzież, która mieszka tutaj w Zawierciu, mogła po swoim całym cyklu edukacji zostać w Zawierciu i pracować w miejscu, gdzie ta praca będzie jakościowa i będzie cały czas rozwijać naszych dzisiaj uczniów, jutro kandydatów do pracy, a pojutrze pracowników, czyli tych wszystkich, którzy tworzą Zawiercie. To jest jakby pierwsza korzyść, która płynie dla nas jako dla pracodawcy. Natomiast to, na co również chciałabym zwrócić państwa uwagę, to są korzyści, które właśnie płyną dla bezpośrednich beneficjentów takiego programu. To jest dla uczniów i uczennic naszych tutaj lokalnych szkół oraz dla miasta. No właśnie z tego powodu, że jakby po zakończeniu tego kształcenia na poziomie średnim jest szansa, że nasi absolwenci tych kierunków patronackich zostaną w Zawierciu, czyli nie opuszczą tego miejsca, co będzie bezpośrednio wpływało też na rozwój miasta. A co więcej, my jako pracodawca proponujemy również naszym pracownikom rozwój kompetencji już na poziomie, w momencie, kiedy te osoby pracują, tak? Czyli możemy skierować kogoś na studia dualne, ponieważ współpracujemy z Politechniką Śląską w Gliwicach w tym zakresie, a również możemy też zaproponować kształcenie na kierunku metalurgia na Politechnice Częstochowskiej. Więc jakby ten poziom kształcenia dualnego nie zatrzymuje się na poziomie średnim technicznym, ale też idziemy dalej, czyli inwestujemy w przyszłość.
Czy odpowiedziałam na pana pytanie? Zdecydowanie tak, natomiast dziękuję. Ja w tym momencie nawiążę do pierwszej części pani wypowiedzi, jeśli jak mówiła pani na temat możliwości pracy w mieście tutaj w wyniku tego dualnego szkolnictwa. Dlatego też moje kolejne pytanie będzie do pana Piotra Niepiego, do pana zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak ważne z pana perspektywy jest doradztwo zawodowe z punktu widzenia właśnie powiatowych urzędów pracy? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję na wstępie za zaproszenie. Wcześniejsze wykłady były na temat doradztwa zawodowego, kształcenia dualnego. Oczywiście na poziomie powiatowych urzędów pracy to doradztwo polega, istota tego doradztwa jest taka sama. Tak naprawdę chodzi o to, żeby przekazać osobom bezrobotnym, osobom poszukującym wiedzę na temat lokalnego, regionalnego rynku pracy, aby byli w stanie świadomie podejmować decyzje w tej chwili, w stanie obecnym, ponieważ świetnie zdajemy sobie sprawę, że rynek pracy zmienia się ciągle. On będzie inaczej wyglądał za 5 lat, będzie wyglądał inaczej za 10 lat. Dlatego tak istotną rolę odgrywa taka aktywna postawa w kształceniu, w uczeniu się przez całe życie. Odnosząc się jeszcze do poradnictwa zawodowego, warto podkreślić, że z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, że jest to istotne. Na przykład w dniu dzisiejszym na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu z inicjatywy dyrektora organizujemy takie europejskie dni kompetencji. Jest to dwudniowe spotkanie, gdzie wszyscy mogą skorzystać z informacji naszych doradców zawodowych na temat poradnictwa, na temat różnych form kształcenia, szkolenia. Jest to również z myślą o pracodawcach, którzy mogą korzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli kształcić swoje już kadry. To zgadza się jak najbardziej tutaj. Myślę, że wszyscy się co do tego zgadzamy. Natomiast warto poruszyć też ten temat, że program Rozwój Lokalny, nasz program dofinansowany z funduszy norweskich, jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o rozwój administracyjny, to znaczy rozwój urzędu miasta, rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego teraz kolejne pytanie do pani sekretarz miasta Zawiercie, pani Agaty Jarzy-Korpyś. Pani sekretarz, proszę powiedzieć nam, jakie są pani zdaniem najważniejsze korzyści z podnoszenia kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego poprzez właśnie system szkoleń i warsztatów, który jest możliwy dzięki temu programowi. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, może zacznę od części bardziej ogólnej. Kwestia miasta, gminy. Misją urzędu jest kształcenie takich postaw, abyśmy wszyscy, zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy, podejmowali działania służące mieszkańcom we wszystkich dziedzinach życia, które gmina może zabezpieczyć, zaspokoić. To jest misja municypalna. Abyśmy mogli to robić, jakże niezwykle istotne są szkolenia i warsztaty. Dzięki programowi rozwoju lokalnego urząd i jednostki organizacyjne gminy mogą podjąć działania w zakresie szkoleń dla pracowników. Szkoleń nie tylko obejmujących przepisy prawa, ustawy, na których pracujemy codziennie, ale również kształtowanie takich umiejętności, wypracowywanie takich narzędzi, takich metod współpracy, które właśnie pozwolą na podnoszenie jakości naszego życia, bo wszyscy chcemy być tymi pracodawcami, pracować dla tych pracodawców, których misją jest również wysoka kultura jednostki, przejawiająca się w podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników. I dlatego mówiłam o obszarze ogólnym, aby teraz skierować Państwa uwagę na pracownika właśnie, bo podnoszenie kompetencji to dla każdego z nas jest czynnikiem niezmiernie istotnym
pod względem związania się z firmą, z pracodawcą, dlatego że przede wszystkim oprócz wiedzy, którą dostarcza nam literatura, możemy podnieść jakość swoich usług i wypracować takie standardy, dzięki którym urząd czy firma, którą Państwo reprezentujecie, już powiedzmy tak ogólnie rzecz ujmując, będzie na wysokim, miała usługi na wysokim poziomie, a my jako Urząd Jednostki Organizacyjnej Gminy chcemy właśnie taki poziom mieszkańcom zapewnić. To jest rozwój osobowy, to jest poczucie własnej wartości, potrzeby dla pracy dla jednostki, dla mieszkańca. Pragnę również dodać, że moje podejście, myślę, że każdego z urzędników samorządowych jest takie, że jesteśmy służbą i do nas należy zapewnić mieszkańcowi wszelką pomoc, nie tylko w tym kontekście administracyjnym, co jest bardzo ważne oczywiście, bo wszystko musi być zgodne z literą prawa, ale również zapewnić kontakt bezpośredniej rozmowy, wyjaśnień, pokazania ścieżki rozwiązania problemu krok po kroku. Mieszkaniec powinien mieć pełne zaufanie do urzędu, do jednostek organizacyjnych, być pewnym, że pomoc, którą otrzyma, zapewni mu rozwiązanie problemu, wskaże ścieżkę, poda dłoń. Ten rozwój kompetencji przekłada się na to, aby nasz poziom życia był o wiele wyższy. Tak jak wspomniałam, to chcę jeszcze podkreślić, że szkolenia nie tylko te w oparciu o zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, finanse publiczne i wiele, wiele innych merytorycznych zagadnień, ale szkolenia te, na które w zasadzie nigdy samorządy nie mają środków, czyli budowanie kompetencji, umiejętności współpracy, działania w zespole, komunikacji, patrzenia na problem społeczny z innej perspektywy niż tylko administracyjna. Jesteśmy służbą dla mieszkańców. Dziękuję. To prawda, jesteśmy służbą, a to, co pani powiedziała na początku o tym ogólnym aspekcie całościowym dla miasta Zawiercie tego programu, to jest też niezwykle istotne, więc w tym punkcie nie możemy zapomnieć również o pracy streetworkerów, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Tutaj nasza dzisiejsza gościni mówiła szerzej, natomiast ja tutaj pragnę zapytać naszego gościa kolejnego, czyli panią Monikę Chojnacką, która na co dzień ma z tym najwięcej do czynienia właśnie z pracą streetworkerów. Jak pani ocenia, czy pani zdaniem praca streetworkerów jest bardziej efektywna niż inne metody wsparcia oferowane przez na przykład Ośrodek Pomocy Społecznej? Nie użyłabym słowa efektywna. Jest to zupełnie inna forma pracy socjalnej. Nas streetworkerek jest 10, tak? Jesteśmy podzielone na dwie grupy. Jedna pracuje z młodzieżą grupa i streetworkerki do pracy z osobami z bezdomnością. Praca z osobami z bezdomnością jest o tyle jaśniejsza w takim przekazie codziennym, ponieważ jest to praca jeden na jeden. Zaś praca z młodzieżą to jest praca z grupą, tak? My spotykamy się na mieście, my oferujemy różnego rodzaju formy alternatywnego spędzania czasu wolnego. Plusem niesamowitym w Zawierciu jest świetna młodzież. Naprawdę współpracuje nam się dobrze, ta współpraca się rozwija, ona ciągle ewoluuje w taki świetny i zaskakujący nas sposób, więc to sprawia nam dużo radości i myślę, że w dwie strony działa tak bardzo mocno okej. Są też minusy. My, streetworkerki do pracy z młodzieżą, chciałybyśmy ich pomysły, na które jesteśmy ciągle otwarte, wdrażać je natychmiast, tu i teraz. No ale niestety obowiązują nas procedury, różnego rodzaju przepisy, z czym musimy się niestety pogodzić, tak? Ale przede wszystkim dziękuję młodzieży, że jesteście, że przyjęliście nas w taki ciepły i życzliwy sposób i pewnie do zobaczenia za niedługo gdzieś. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przekazaną cenną wiedzę podczas tego panelu, a także podczas poprzednich prelekcji. Bardzo dziękujemy naszym dzisiejszym gościom za tą część naszej konferencji. Szanowni Państwo, już za kilka chwil kolejny punkt programu, ale o tym opowie pani prowadząca, a ja jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Wielkie brawa.
Bardzo dziękujemy naszym ekspertom i powolutku, szanowni państwo, kończymy naszą konferencję. Za nami część oficjalna dzisiejszej uroczystości. Za kilka chwil wystąpi przed państwem zespół jazzowy w składzie Arkadiusz Kaliński, saksofon, Kamil Gaciek, wokal oraz Adam Snopek, fortepian. Z tego miejsca bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszej konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia w naszym mieście. Do zobaczenia, a już za moment, tak jak Ola wspominała, muzyczny finał konferencji. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you every single day. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can't you see? You belong to me. I'm a book your days with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stay, I'll be watching on you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for you embrace. I keep crying, baby, baby, please. Thank you.
Oh, can't you see? You belong to me. I'ma book your days with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching in you. Every move you make, every step you take, I'll be watching in you. I'll be watching in you. I'll be watching in you. I'll be watching. I'll be watching in you. I've been watching. Dzięki, dzięki. No tego się nie spodziewaliśmy. Możecie głośny. Dobra, to polecimy trochę plusem, bo widzimy, że dobrze reagujecie. Można klaskać. Jedziemy. They don't see how close to me or less. Way back up into a dream of the Everglades. They say that love can be made of earth and wood. Living country boy, love me, Johnny Bigot. But never, ever, ever on the right so well. He could play the guitar like a ring of bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. So Johnny Bigot, he used to carry his gift to Johnny's sack. The sleeping in the tree by the rail of Jack. Hands and men are sitting on the head the street. Streaming with the rain by the driver's bed. The people passing by want to stop and say, oh my little country boy, can I play? Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. So Johnny, be good. Sax solo, wielkie brawa! Powiem wam,
wam, że jak tak reagujecie, to aż chce się grać, chce się grać. Zróbcie hałas! Dobrze, to wprowadzimy was na chwilę w bardziej magiczny klimat. Pewnie znacie Leonarda Cohena. Kto nie zna utwór Hallelujah, kto zna oczywiście może zaśpiewać razem z nami. Możecie się pobujać, możecie włączyć na przykład latarki w telefonie i poświecić. Pięknie. I've heard it was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It go like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major left, the baffled king composing hallelujah. I teraz wy? Hallelujah. Głośniej! Jeszcze. Lecimy drugą zwroteczkę. Your faith is strong, but you needed proof. You saw her blazing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to in your kitchen chair. She broke you from and she cut your hair. And from your lips she drew down. Pomóżcie je. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe there's a gonna bow. It's all I ever learned from love was how to shoot at someone who overdrew you. It's not a cry, but can hear it light. It's not somebody who's in the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Jest taki raz wy? Pięknie śpiewacie, wielkie brawa dla was. Tego się nie spodziewaliśmy. Normalnie jest was tu, jakby was było setki tysięcy.
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought she loved me. She was making a loveless dream. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Charlie the angel best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. She has given a life no one. Isn't she lovely? Made from love. So long. Jesteście po prostu fantastyczni, naprawdę. Jednak co się gra u siebie, to się gra u siebie. Lecimy dalej. Nie wiem wprawdzie, co gramy dalej, ale za chwilę się dowiemy. Panowie, co gramy dalej? O, okej. Okay. To ja wam powiem, że jak wam się chce, a zakładam, że wam się chce, to możecie jeszcze te lampki w telefonie uruchomić, bo teraz będzie dość klimatycznie. O, to mi się podoba, nie trzeba dwa razy powtarzać. Oczywiście pewnie znacie refren, więc śpiewacie razem z nami, okej? Okay? Super. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. Leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud.
there are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, 'cause I believe in you. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. If I just spread my wings, I can fly. I can fly. I can fly. Poklaszczycie jeszcze z nami? Bo zbliżamy się ku końcowi. To tak głośno dajcie wszystko z siebie. He's blessing me over and over again. He's blessing me so right here and I stand. Every time I turn around, he's making a way somehow. Over and over again, he's blessing me, yeah, yeah. The Lord is blessing me right now. The Lord is blessing, he's making a way somehow. You may not be able to see just what the Lord is doing for me. Over and over again, he's blessing me, yeah, yeah. Solo sax. He's blessing me over and over again, yeah. He's blessing me so right here when I stand. Every time I
turn around, just making our way somehow. Over and over again, He's blessing me, yeah, yeah. He's blessing me, over and over again, yeah. He's blessing me, right here and I stand. Every time I turn around, just making our way somehow. Over and over again, He's blessing me, yeah, yeah. Over and over again, He's blessing me, yeah, yeah. Oh. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Przed Państwem wystąpił zespół w składzie Arkadiusz Kaliński, Kamil Gaciek oraz Adam Snopek. Wielkie brawa. Może jeszcze chłopaki wyjdą na chwilę?